Maniacy StarCrafta, łączcie się ze mną, ja oczywiście jestem Zed, rozpoczynamy czwartą grę finału DreamHack Summer 2011, mapą jest Crevasse, a graczami oczywiście wszyscy znani i lubiani Liquid Hack, grający jako czerwony Protoss oraz jego przeciwnik Moon, grający jako niebieski Zerg. Rozpoczynamy grę numer 4, 2-1 dla Moona, więc może w tej grze będzie tutaj w stanie wygrać cały turniej DreamHack 2011. No i oczywiście Crevasse ze swoim charakterystycznym naturalem tutaj na górce, troszeczkę wyżej, z dosyć wąską rampą, która posiada na sobie skałki, które można zniszczyć, i tutaj naprawdę bardzo charakterystyczne są te feature'y tej mapy. Mamy tutaj coś w rodzaju trzeciej bazy, którą szczerze powiedziawszy nie sądzę, żeby Moon był w stanie złapać wcześniej, ponieważ będzie posuwał się w stronę swojego przeciwnika tą ekspansją. Jedna z najważniejszych wież Xel'Nagath będzie to ta, ponieważ to jest wieża, która będzie tutaj pokazywać dużo terenu pomiędzy oboma tymi graczami. Jak na razie Hack decyduje się na swój pylon w mainie, więc za chwilę zapewne zobaczymy tutaj Gateway'a. No nie za bardzo jest w stanie w późniejszej fazie gry blokować tutaj całą tą rampę po zniszczeniu tych skałek, które dużo graczy nawet niszczy samemu, żeby po prostu posiadać większe wyjście z bazy. No i cały czas tutaj Hack denerwuje swojego przeciwnika, starając się tutaj jakoś wyłączyć chociaż jedno pole minerałów z gry. Tymczasem Moon najpierw Extractor, a dopiero później Spawning Pool, i za chwilę będziemy widzieli szybki speed do lingów. Zobaczymy, w jaki sposób to Moonowi pomoże. Moon gra dosyć bezpiecznie, zauważyłem. Najpierw decyduje się na... ale chwila, moment. I od razu widzi to Moon. Moon od razu widzi tą ekspansję. Nie widzi jeszcze tutaj niczego, więc jest to Expand Forge. Lub może Forge Expand, taka troszeczkę wariacja tego builda, tego otwarcia. W każdym razie Moon gra bardzo bezpiecznie. Najpierw pull, dopiero później ekspansja, ale zauważywszy tak szybki Nexus, na pewno zaraz pokaże nam tutaj coś bardzo szybkiego. Tymczasem baby, pierwszy gateway ze strony Hacka, i czy będziemy mieli, za chwilę zapewne będziemy mieli tutaj pierwszego kanona. Czy zablokuje tutaj to przejście? Za chwilę to są... kanon w bardzo interesującym miejscu został postawiony. Biegną jednakże tutaj już zerglingi, i czy zniszczą one tego proba? Za chwilę to zobaczymy. Wybiegają tutaj troszeczkę do przodu. W każdym razie, tak jak mówiłem, ta ekspansja Moona została postawiona dopiero po bólu, o wiele bardziej bezpiecznie, ale widać, że już Hack czuje swojego przeciwnika. Widać, że już swojego przeciwnika wyczuwa, jego Nexus już prawie skończony, już od razu stawiany jest asymilator, i do tego od razu w naturalu, a nie w mainie. Czy on widzi ten asymilator, który jest zbudowany? Nie widzi w ogóle, nawet nie zauważył tutaj tych dwóch asymilatorów, więc nie będzie widział czegokolwiek w tym momencie. Jest także Cybernetic Core, wszystko wygląda bardzo fajnie dla Hacka, który zdobywa bardzo małą przewagę ekonomiczną. Jest tutaj także ekspansja Moona. Za chwilę zapewne zobaczymy tutaj pierwsze Roachy. Ten Roach Warren był dosyć szybki, nie został on jednakże zeskautowany. Wow. Okej, Moon będzie... No to jest naprawdę bardzo interesujące. Moon właśnie anulował swoją ekspansję, która była prawie wybudowana. Rzuca wszystkie swoje minerały na jednostki bojowe. Na razie zbudował 6 zerglingów. Za chwilę zapewne zobaczymy kolejne 2, a za chwilę 4 roacze, które wyskoczą z tych dodatkowych larw, i wygląda to naprawdę bardzo interesująco. Zostały rzucone tutaj aż 3-4 kanony. Nie wiem, czy w ogóle Hack zdaje sobie sprawę, że jego przeciwnik anulował tę ekspansję. Nawet nie widzi jej tutaj, nawet nie widzi tej ekspansji, i zaraz to zobaczymy. 4 kanony kontra ta bardzo mała ilość roachów, która będzie się tutaj znajdowała, może naprawdę spowodować, że Hack po prostu bezproblemowo wybroni się. On na razie posiada jedynie jednego gateway'a. Jest tutaj także Cybernetic Core, który oczywiście buduje, wymyśla Warpgate Technology. Drugi Sentry jest w tym momencie budowany. No może ten jeden Sentry pomoże, on posiada 70 energii. Może będzie w stanie się tutaj wybronić. Według mnie nawet bezproblemowo będzie w stanie się wybronić. I to był ogromny błąd według mnie. To był ogromny błąd Moona. I jeśli... ale niszczy skałki w tym momencie. Niszczy w tym momencie te skałki. Pomoże swojemu przeciwnikowi zaatakować to wszystko. Zaraz zobaczymy, czy będzie zauważył w tym momencie to
zauważył to w tym momencie. Moon w tym momencie wyskakuje tutaj do przodu. Jest jeden force field, który powoduje, że zerglingi nie są w stanie za bardzo atakować tego kanona i spuść jak ogromne, jak ogromna siła ognia jest tutaj wystrzeliwana z tych trzech kanonów. Dodatkowe trzy zostały rzucone. Totalna liczba będzie wynosiła 5. I szczerze powiedziawszy, nie sądzę, żeby Moon... Nie sądzę, żeby Moon popełnił coś mądrego, anulując swoją ekspansję. Dopiero teraz buduje, odbudowuje tą haczerkę. Ogromny, ogromny błąd według mnie. Oczywiście zmusił Haka do budowy tych wszystkich wieżyczek. Według mnie Hak mógłby nawet anulować te dwie wieżyczki. Nie wiem, czy za bardzo, czy tego nawet nie zrobi. Przepraszam bardzo, jedną wieżyczkę, bo to był pylon. I szczerze powiedziawszy, według mnie wygląda to fantastycznie. To wygląda fantastycznie dla Moona. Armia oczywiście jest o wiele większa, jeśli chodzi... Przepraszam bardzo, wygląda to fantastycznie dla Haka. Armia jest oczywiście bardzo fajna, jeśli chodzi o Moona. Zniszczył tutaj tego jednego pylona. Ouuu, ale Cybernetic Core nie posiada energii. Na szczęście już posiada Warp Gate, wymyśla także plus jeden. No i czy będzie miał miejsce atak? Podwójna ekspansja w tym momencie. Moon nie dość, że anulował swoją ekspansję, to teraz ekspuje podwójnie w momencie, w którym jego przeciwnik buduje dodatkowe gateway. To jest ogromny, ogromny błąd. Traci także Overlorda, jest zablokowany supplyowo. Nie wiem, co się dzieje z Moonem. Moon naprawdę gra bardzo słabą grę. Nie dość, że poświęcił swoją ekonomię dla pusha, który w zasadzie nic nie zrobił, zniszczył jednego kanona, to do tego jeszcze ekspuje podwójnie, nie posiadając Lera, nie posiadając Evil Chamber, a jeśli nie zauważyliście, budowany jest Dark Shrine. W tym momencie to może być totalne GG dla Moona, który jeśli nie będzie posiadał detekcji, no to po prostu będzie to GG. Tymczasem Hack swojego przeciwnika denerwuje, wpada tutaj roachami, wpada tutaj stalkerami tylko po to, żeby zniszczyć te roachy. Jeden z tych roachów zostanie zniszczony. Bardzo fajna sytuacja. Liquid Hacka, który zniszczy troszeczkę jednostek przeciwnika, ale musi uważać, żeby nie zostać okrążonym przez te zerglingi. W tym momencie te zerglingi oczywiście dostały tutaj speeda i wypadają do przodu. Jest! Wszystkie się uratowały oprócz jednego. Musi troszeczkę na to wszystko Hak uważać, nie może wyskakiwać tutaj tak do przodu. Tymczasem wylęgarnia jest już budowana, jest już zbudowana, przepraszam bardzo, no ale tak jak mówiłem, troszeczkę mało się tutaj tego wszystkiego znajduje. Moon tymczasem stawia Spinecrawlera, ale gdzie są chyba warpowane już jakieś Dark Templary? Dokładnie w tym momencie pierwsze dwa Dark Templary są warpowane. Blink także prawie wymyślony, także plus jeden, więc te Darki będą miały atak 49, a nie 45, to jest dosyć duża różnica. No i właśnie, w tym momencie nie ma tutaj, jest Evolution Chamber, więc będzie w stanie rzucić jakieś Spore Crawlery. No ale właśnie, są tu trzy darki w linii minerałów, to może być totalne GG, straty będą ogromne, zaraz zobaczymy, co tutaj się stanie. Jest tutaj jeden dark, który nie jest w stanie się przycisnąć, o mój Boże, dosyć duża strata czasu, jeśli chodzi o niszczenie tego wszystkiego. Hack na pewno straci drony w tej linii minerałów, musi je wszystkie wycofać. W tym momencie niszczy takie, Moon poddaje partię GG. Ojejku, co tutaj się stało? Ja nie jestem w stanie nawet tego powiedzieć. Co Moon zrobił? To jest po prostu... Nie wiem. Nie wiem nawet co powiedzieć. Anulował ekspansję w momencie, w którym była prawie zakończona, tylko po to, żeby zniszczyć jednego kanona. I później postawił dwie kolejne ekspansje w momencie, w którym jego przeciwnik już budował dodatkowe gateway'e i rozwijał się technologicznie. I do tego nie miał detekcji w 11 minucie gry. No myślę, że ta gra po prostu oddał tą grę Hakowi i przystanie 2-2 w tej, szczerze mówiąc, bardzo słabo wyglądającej grze Moona. Przystanie 2-2. Zapraszam Was wszystkich na grę numer 5.